kochani, dziś pokażę Wam swatche Lime Crime i to jest kolekcja Velveteen True Love Set, którą zamówiłam sobie w walentynki. Wyszła specjalnie na walentynki i było ją niesamowicie ciężko dostać. I kiedy tylko dostałam powiadomienie na maila, to ją sobie zamówiłam. To jest make-up ze Stanów, jest to make-up wegański. I już Wam o Lime Crime opowiadałam przy okazji mojej paczki od mojej siostry, którą Wam podlinkuję na dole, ten film Wam podlinkuję na dole. I Kasia mi wtedy przesłała paletkę Venus i to jest moja ulubiona paleta, taka czerwono-różowa do makijażu. I też przesłała mi jedną taką pomadkę, właśnie z tej kolekcji Velveteen w kolorze Faded. A tutaj mam trzy pomadki i będę Wam dziś robić swatche właśnie tych pomadek. Jest to specjalna edycja właśnie walentynkowa i tak świetnie im się sprzedała, że musieli dorobić jakby nową całą partię, bo zeszło im to raz dwa. Najpierw Wam pokażę, jak przychodzą kosmetyki Lime Crime zapakowane, bo jak przyszły mi ostatnio, to przyszły mi od siostry. Przychodzą zapakowane w ten sposób, w takim pięknym pudełku Lime Crime. Chyba sobie obrócę na drugą stronę i normalnie zostawię, bo jest takie śliczne. I wyciągam trzy nowe pomadki. I ta pomadka Faded tak świetnie mi się sprawdza, powiem Wam, że noszę non-stop. I mam tutaj właśnie trzy nowe kolory. Zaczynając od tej strony. True Love, Saint i Cupid. Trzy. I zaczynamy od początku. Najpierw może od True Love. Musicie mi wybaczyć, że trochę krzywo się tutaj na dole pomalowałam. Ale mam nadzieję, że kolor widać dobrze. To jest pomadka, która bardzo szybko zastyga i tak jakby wżera się w nasze usta i naprawdę trzyma się cały dzień. Jeśli chodzi o ten konkretny kolor, to bardzo mi się podoba. Uważam, że mi pasuje. Nie będę tu skromna, ale uważam, że jest naprawdę ładne. Bardzo kojarzy mi się z jednym odcieniem z NYX'a. I w tym momencie pomadka zaczęła mi zastygać i robi się taka w 100% matowa, wżera się w usta. Te pomadki trzymają się długo, natomiast schodzą przy pierwszym większym jedzeniu. Trzeba je poprawiać. Bardzo wysuszają usta, więc usta muszą być mocno wypilingowane i wypielęgnowane różnymi nawilżaczami, zanim nałożymy właśnie te pomadki. Moim zdaniem kolor ładny i wybiela zęby. Następny odcień to jest Saint. Ciężko mi było bardzo zmyć, także mam jeszcze resztki na ustach. Mam nadzieję, że ten kolor i tak go przykryje. Te kolory się tak wżerają, że ciężko się ich później pozbyć. I ten odcień już jest bardziej brązowy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać. Widziałam go tylko na Instagramie. Naprawdę ładny taki mroczny kolor. Myślę, że pasuje do mojej dzisiejszej takiej bardziej właśnie mrocznej stylówki. Bardzo mi się podoba, naprawdę śliczny. Ciężko go określić, bo jest to taki, nazwałabym kasztan, kolor kasztana, coś takiego. Kolor Saint, naprawdę piękny. Nie wiem, co sądzicie, bardzo mi się podoba. No i ostatni kolor w kolekcji, który tu mam, czyli Cupid. Te dwa poprzednie mi się bardzo podobały, ale ten wcześniejszy, czyli Saint, łatwiej było mi zmyć niż czerwony. Czerwony był najtrudniejszy do zmycia, tak mocno się wżarł. Także ostatni kolekcji jest najbardziej różowy i to jest taki najbardziej, podejrzewam, mój kolor, taki dzienny. Ten kolor najbardziej kojarzy mi się z kolorem, który kiedyś miałam z Manhattanu, 54 albo 53K i to były właśnie matowe takie pomadki, niestety soft mat, ale już ich nie ma. Natomiast jest też podobne bardzo do pomadki Nouvelle Vogue z MAC-a, też matowej, jest to praktycznie identyczny odcień, to jest taki odcień, możemy powiedzieć, różany, brudny róż, coś w tym stylu. Bardzo mi się podoba, jest to totalnie mój kolor, jeżeli kojarzycie moje filmy już od dawna, to wiecie, że w takim kolorze czuję się świetnie i bardzo często chodzę. Także Cupid zdecydowanie mój kolor. Nie wiem, czy te kolory występują jakby pojedynczo, ale właśnie kupiłam je w zestawie, bo nie dość, że się bardziej opłacało, bo kosztował zestaw $49. To dodatkowo wszystkie kolory mi się podobały, widziałam je na Instagramie, widziałam wiele swatchy, byłam zachwycona tym, który wcześniej mi przysłała siostra, czyli tym Faded i jestem bardzo na tak. Także moja opinia jest jak najbardziej pozytywna. Mam nadzieję, że ten test na żywo Wam się przydał, te swatche. I napiszcie mi koniecznie na dole, który kolor Wam się spodobał najbardziej. Mi podobają się wszystkie, nie jestem w stanie wybrać jednego. Ten na pewno jest na dzień.
a te dwa pozostałe bardziej na wieczór lub na specjalne okazje i specjalne makijaże. Także zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli podobał Wam się ten test i napiszcie mi, czy mieliście coś do czynienia z kosmetykami z Lime Crime. Tak jak pisaliście, chcielibyście, żebym przetestowała też kosmetyki Jeffrey Campbell, ale niestety kolory, które mi się podobają, czyli Androgyny i jeszcze jeden, nie pamiętam teraz nazwy, są niestety cały czas wyprzedane, więc nie udało mi się jeszcze zamówić, ale jak tylko się pojawią, to zamówię i zrobię ich test, bo też się na nie już czaję od jakiegoś czasu. Widzimy się już w kolejnym filmie, pa pa!